Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas Kryptowalut. No i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam kranik kryptowalut, który jest naprawdę bardzo rozbudowany. No i myślę, że na nim będziecie mogli sobie zarobić jakieś takie dodatkowe pieniądze. Ale jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka chciałbym Was również zaprosić akurat do zarejestrowania się na giełdzie KuCoin. Z tego względu, że oczywiście te nasze kryptowaluty, które nazbieracie z jakichś różnych stronek, jesteście w stanie sobie oczywiście na tą giełdę wysyłać i wtedy ewentualnie możecie ją wymieniać, w sensie te kryptowaluty, na inne jakieś tam mniej znane. Dodatkowo tutaj dużym plusem na giełdzie KuCoin jest fakt, że nie trzeba się weryfikować KYC, czyli każdy z Was bez właśnie weryfikacji jest w stanie sobie założyć konto. No i jest tutaj taki dodatkowy bonus, nawet można zdobyć $500 oczywiście w bonusach dla nowych użytkowników, więc tak samo link do giełdy KuCoin znajdziecie w opisie. A my już przechodzimy sobie do odcinka. No i teraz jeśli chodzi o kranik, o którym dzisiaj będę Wam opowiadał, wygląda on mniej więcej tak i z tego co zauważyłem, nie ma go raczej właśnie tutaj nigdzie, jeśli chodzi akurat o polski YouTube, nie ma o nim filmów, więc zdecydowałem się oczywiście, że nagram o nim odcinek. Jeśli chodzi o ten kranik, co jest jeszcze ważne? Tutaj, żeby wypłacać swoje pieniądze, musicie mieć takie konto na takim zewnętrznym portfelu. No to jest taka w sumie strona internetowa, taki portfel kryptowalut, VZPay. Oczywiście link do niego tak samo znajduje się w opisie. Tutaj wystarczy tak samo się zarejestrować poprzez podanie swojego maila i hasła i wtedy oczywiście tutaj musicie podłączyć właśnie waszego VZPay'a na waszym koncie, tutaj akurat na tej stronie. Jeśli chodzi o tą stronę, to tak samo link do rejestracji tak samo oczywiście znajduje się w opisie. Tutaj jeśli chodzi o tą stronę, trzeba się zarejestrować poprzez podanie swojego maila i hasła. I teraz jeśli chodzi o to konto, tutaj ja sobie troszeczkę już pokorzystałem w sumie z tego akurat kranika i opowiem Wam mniej więcej, ile możecie sobie w stanie nad nim zarobić i powiem Wam, że jest to dosyć ciekawa strona, bo jest naprawdę bardzo rozbudowana, a i tak w sumie prosta. Jeśli chodzi o kranik kryptowalut, no to oczywiście można z niego korzystać poprzez tutaj właśnie taką opcję manualną i zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. Możecie sobie oczywiście wybrać, że chcecie wypłacać na przykład ewentualnie sobie te pieniądze na wasze konto tutaj i potem sobie wypłacać stąd, albo tak samo możecie aktualnie na VZPay'a od razu sobie to wypłacać, ale tutaj akurat trzeba mieć takie specjalne lepsze konto. O tych lepszych kontach zaraz Wam powiem, ale teraz po prostu chciałbym sobie przykładowo tutaj wypłacić 200 tokenów, mniej więcej to wynosi mniej więcej te 20 punktów. No i tutaj oczywiście muszę wypełnić kapczę. Jeśli chodzi o tą kapczę, no to tutaj ona jest troszeczkę inna od takiej zwykłej takiej. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Tutaj wystarczy po prostu ogarnąć po takich kropeczkach, czy po prostu te kwadraciki to są jakby takie, o widzicie, tutaj akurat w tym momencie są takie upośledzone, można tak powiedzieć, takie kwadraciki. No i tutaj oczywiście muszę potwierdzić i wtedy no już jakby się zweryfikowałem, że nie jestem robotem. Aha, tutaj mogę tylko 100 VZ tokenów, tutaj się pomyliłem, więc zrobię to jeszcze raz. Aha, no teraz muszę jeszcze raz to w sumie potwierdzić, więc troszeczkę tutaj z mojej nieświadomości, bo ja oczywiście korzystałem najpierw z autoclaima, to tutaj akurat muszę dać w sumie te 100 punktów maksymalnie. Więc zrobimy jeszcze raz to samo, czyli tutaj zweryfikujemy się z kapczą i wtedy jakby te coiny będą nam dodane. I teraz jeśli chodzi o te coiny, te na niebiesko właśnie, to je możemy sobie wymieniać oczywiście już na nasze kryptowaluty. Tutaj z tego co widzę jest taki w sumie kwadrat i kółko, więc sobie oczywiście tutaj potwierdzimy się. No i teraz sobie akurat zamienimy właśnie te tokeny na coiny. No i w tym momencie ja sobie mogę to odświeżyć i mam 11 tych coinów. Więc tak to tutaj mniej więcej wygląda. A jeśli chodzi o taki autoclaimowy, czyli nie trzeba w sumie wypełniać kapczy, można to robić na przykład też 6 minut. Możemy sobie ten payment boss tutaj akurat no, przyspieszyć. No i w tym momencie po prostu trzeba czekać 6 minut i co 6 minut mniej więcej te tokeny zostaną nam przykładowo wymienione na te coiny. To jest dosyć ciekawa sytuacja, bo jakby nie trzeba tego robić ręcznie. No ale dobra, jak zdobyć w ogóle te VZ tokeny całe? Tutaj jakby jest taka możliwość właśnie tutaj w tej zakładce Earn Tokens i chodzi tutaj o to, że najbardziej opłacalną rzeczą jest to oczywiście korzystanie z tych offer walli. O offerwallach ja już też pełno razy w sumie wspominałem na moim kanale. Działają one na takiej zasadzie, że po prostu mamy tutaj jakieś różne oferty, możemy przykładowo zagrać sobie w jakąś grę, otrzymamy właśnie tutaj te tokeny, mamy jakieś tam różne aplikacje do pobrania na telefon, więc jakby tutaj te oferty zmieniają się z dnia na dzień, ale generalnie no tutaj warto ewentualnie je sobie popatrzeć. Ja z tego co widziałem nawet nie pamiętam dokładnie w jakiej tej ofercie, ale nawet jest tutaj możliwość w ogóle, jeśli ktoś z Was nie ma konta na TikToku, zaraz zobaczymy gdzie to było, chyba tutaj było na tym akurat
na tej opcji, zaraz zobaczymy. Chyba nie, tak jest tutaj właśnie, to możemy w ogóle sobie zainstalować TikToka i za to też sobie zarobimy. Oczywiście to są tylko dla nowych użytkowników. No tutaj są jakby różne opcje. Też możemy sobie policzyć, ile tutaj właśnie, bo te kredyty też się wymienia wtedy na te tokeny. No i tutaj warto oczywiście poszukać sobie jakiejś tam możliwości, jeśli chodzi o przykładowo jakąś tam ofertę, która oczywiście ma najwięcej tych kredytów, bo wtedy sobie oczywiście na tym najwięcej zarobimy. Przykładowo tutaj jest na przykład ten World of Warship, to zobaczymy, że za 1960 mniej więcej tych tokenów, to znaczy tych kredytów, to uzyskujemy 50 tysięcy tokenów, 58 tysięcy w sumie. Więc to naprawdę bardzo dużo w sumie. No i cóż, jeśli chodzi akurat o te offerwallen, to też no tutaj one działają na takiej prostej zasadzie. Wystarczy tutaj przeczytać, co trzeba zrobić. Naciskamy sobie, mamy te informacje dokładnie jakby tutaj, co musimy wykonać, żeby jakby tutaj zarobić za to pieniądze. No i potem tutaj dostajemy jakby no te w sumie tokeny, czy cokolwiek tutaj na tym jest akurat kraniku. I tutaj też dosyć prostą rzeczą jest tak samo akurat korzystanie z shortlinków. Tutaj chodzi o to, że po prostu musicie sobie wejść w jakiś link, poczekać chwilę, tam 10 sekund i też jakby dostajemy za to tokeny. I tutaj też jak widziałem jest jakiś poradnik, więc możecie sobie to obejrzeć. Ja teraz w tym momencie nie będę tego robił, bo no tutaj mimo wszystko już troszeczkę jest 7 minut w sumie na nagraniu, a ja nawet nie opowiedziałem o połowie rzeczy, które są tutaj dostępne. Dosyć ciekawą sytuacją jest tak samo po prostu w ogóle możliwość kopania kryptowaluty Bitcoin za pomocą swojego procesora. Ja też to pokażę, tylko tutaj sobie akurat te wątki troszeczkę zmniejszę, z tego względu, że też no mimo wszystko ja nagrywam teraz ten film, więc nie chciałbym, żeby przy okazji mi kompa na przykład włączył czy coś takiego. No ale to jest po prostu coś takiego, że wy po prostu jeśli macie dosyć dobry procesor, no to jak widzicie wystarczy sobie wybrać ile chcecie wątków przeznaczyć na kopanie danej kryptowaluty. Prędkość sobie też ustawiacie, no i wtedy jakby tutaj jest pokazane ile tej kryptowaluty kopiecie. No i po prostu co ileś tam haszów konkretnych jesteście w stanie sobie zarobić jakieś tam tokeny. Więc no jest to też dosyć ciekawa sytuacja i jest to fajnie akurat wykonane. Tylko tutaj akurat ta opcja działa na przeglądarce Chrome. Ja korzystałem z Opera i też zauważyłem, że po prostu tutaj no, to się nie wyświetlało mi w ogóle, więc dlatego też ja teraz w tym momencie jestem akurat na Chromie zamiast na Operze, jeśli chodzi o nagrywanie tego filmu. No ja oczywiście tutaj nie będę tego robił, ale tutaj też jest informacja w sumie, że co 15 minut te punkty są tutaj nam dodawane do tego konta. No i jeśli chodzi o inne możliwości zarabiania, no to tak samo tutaj po prostu jest taki dodatkowy akurat bonus roll i to chyba co kilkanaście, kilkadziesiąt minut jest dostępne. I tak samo to działa na takiej zasadzie, że po prostu musimy tą kapczę sobie tutaj znowu wykonać. No i właśnie tutaj dostajemy znowu te tokeny. No i po prostu tak, te tokeny, które zarobimy za właśnie tego offerwalla, co tam jeszcze było, za shortlinki, za właśnie kopanie nawet kryptowalut. I tutaj jeszcze są te takie kwadraciki. No i tutaj ewentualnie ten bonusowy, akurat bonusowe zakręcenie tą kością, czy jak tokolwiek się nazywa, no to też jakby jesteście w stanie, widzicie, sobie tutaj zarabiać te tokeny. No i cóż, no tutaj jeśli chodzi o to, to też są jakby takie zadania, ale tutaj akurat jeśli chodzi o te zadania, no to po prostu daj ewentualnie co jest coś takiego, że nie wiem, możecie zapromować w sumie ten cały akurat kranik i też na tym sobie jakieś tam punkty zarobicie. I co? Jeśli chodzi dalej o w sumie ten cały kranik, tutaj też możecie oczywiście zarabiać poprzez zapraszanie swoich znajomych. No i tutaj jeśli chodzi o zapraszanie swoich znajomych, to jest tutaj akurat ta zakładka Referrals i to działa na takiej zasadzie, że jeśli wy sobie skopiujecie ten specjalny link zaproszeniowy, no to też jesteście w stanie właśnie sobie zarabiać tam tokeny. Tutaj jest akurat 10% od wszystkich zarobków waszych znajomych. I jak oczywiście będziecie mieli dużo tych zaproszeń, to nawet teoretycznie nie będziecie musieli nic robić. I jeśli oczywiście osoby, które skorzystały z waszego linku, właśnie będą korzystać z tej strony, to też wy na tym sobie oczywiście możecie coś zarabiać bez jakby tutaj akurat waszej ingerencji. Jest to po prostu taki dochód pasywny mimo wszystko. No ale tak samo jeśli chodzi o takie bonusy, tak tutaj też mówiłem, że na przykład ta wypłata automatyczna na ten kranik akurat, znaczy do tego VZPay'a, nie jest dostępna, bo tutaj też widziałem, że są takie rangi, mniej więcej wam pokażę jak to wygląda i tutaj po prostu jak sobie na przykład zakupicie jakąś tam wyższą rangę, to chyba jest z tego co kojarzę na 30 dni bodajże, bo to chyba nie jest na zawsze. Nie jestem teraz na 100% pewien, no ale tutaj
Tak, jest tutaj napisane właśnie co miesiąc. No to jakby możecie 3 razy więcej zarabiać właśnie z tego kraniku, macie też na przykład większą prowizję od tych waszych osób poleconych i macie tutaj też właśnie informację, że po prostu możecie tutaj wypłacać w sumie automatycznie te pieniądze na wasz akurat Faucet Pay'a. No i tutaj też są jakieś takie specjalne bonusy, że też można właśnie więcej po prostu możecie zarabiać. Im mniejsza jest liczba w tym kopaniu, tym lepiej. Wypłaty są natychmiastowe, bo tutaj akurat jeśli chodzi o ten taki darmowy konto, to tutaj te wypłaty są do 7 dni. No ale też ja, jak tutaj oczywiście odbieram na wypłatę, to też zobaczę, czy po prostu tutaj na przykład nie będzie jakaś taka sytuacja, że te wypłaty będą jakby tutaj troszeczkę przedłużane. Ja też akurat słyszałem od moich znajomych, że tutaj akurat na tym kraniku sobie oni coś tam wypłacali, więc też mimo wszystko no tutaj jest to sprawdzone, ale tak samo na tym filmie i tak samo akurat jeśli chodzi o mój kanał, to ja zawsze tutaj wolę też jakiś taki filmik aktualizacyjny wam pokazać, że ja też na 100% sobie wypłaciłem z takiej stronki pieniądze. Więc tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o tą stronę, jest ona dosyć ciekawie rozbudowana. Jest tak dużo opcji, tutaj tak samo są jakieś reklamy nawet do oglądania, tylko w tym momencie widzę, że tutaj nie ma żadnych dostępnych. No ale tutaj jeśli coś się pojawi, to też można sobie tutaj na tym coś zarobić. No więc myślę, że to byłoby na tyle. Ja się z wami żegnam. Tak więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Możecie w sumie jeszcze zostawić subskrypcję na tym kanale i dołączyć do serwera Discord. No i cześć.